Dzisiaj rozpoczynamy naszą serię cyklu 6 spotkań. Z ogromną przyjemnością chcę zaprosić pastora, miłośnika Słowa Bożego, pasjonatę nauk biblijnych, pastora Darka Lazara. Na wstępie usłyszeliśmy słowa, że każdy prelegent jest niezwykle interesującą osobą. Ja nie wiem, czy jestem na tyle interesującą osobą. Mam natomiast nadzieję, że dzisiejszy program i dzisiejsza wypowiedź moja będzie interesująca i nie tylko interesująca, ale również będzie mogła mieć jakieś praktyczne znaczenie dla nas jako słuchaczy, jako odbiorców tego, co będzie mówione. Drodzy Państwo, ja chciałem zacząć od pytania. Niech mi Państwo powiedzą, jak się żyje w Polsce? Czy to jest dobry kraj do mieszkania, do życia? Jakaś odważna osoba może głośno powiedzieć, czy się dobrze jej mieszka w Polsce, czy nie? Mnie bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Mamy jakąś odważną osobę, która mówi, że mieszka się jej bardzo dobrze. Gdybyśmy popatrzyli na Polskę z takiego troszkę szerszego kontekstu, to moglibyśmy śmiało powiedzieć, że jest to kraj, w którym jest niewielkie bezrobocie. Nie mamy tutaj głodu. Polska nie jest aktualnie zaangażowana w jakiś konflikt zbrojny, przynajmniej nie na naszym terenie. Jeśli chodzi o stan ludzi, ludzie są ogólnie raczej osobami, które mają wszystko, czego potrzebują. Nie ma tutaj biedy w naszym kraju. Ogólnie patrząc na nasze społeczeństwo, powinniśmy stwierdzić, że jest to społeczeństwo z założenia szczęśliwe, dlatego że przecież najważniejsze potrzeby niemalże każdej osoby są w tym kraju spełnione. Jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę też czynnik przestępstw, które mają miejsce w naszym kraju, to jest to naprawdę niewielka ilość w porównaniu z innymi miejscami świata. Natomiast w tym samym czasie ciągle rośnie ilość osób, które chorują na depresję. Ciągle ludzie popełniają samobójstwa. Ciągle ludzie szukają czegoś, czego do tej pory, pomimo w zasadzie takiego dobrego życia, które prowadzą, nie mogą nawet sprecyzować. Ciągle gdzieś tam, w tym dobrym życiu, czegoś musi im brakować, dlatego że, no właśnie, stwierdzają, że nie są szczęśliwi. Cały czas rozpadają się rodziny i to coraz częściej. Małżeństwa nie są trwałe, dzieci wychowywane są przez jednego z rodziców. Ciągle pomimo tego dobrego życia, które mamy w naszym kraju, jednak te podstawowe elementy, które tworzą nasze społeczeństwo, wydają się nie funkcjonować tak, jakbyśmy wszyscy tego oczekiwali. Dzisiaj będziemy chcieli zastanowić się nad zagadnieniem tego, w jaki sposób Prawo Boże, a szczególnie te trzy pierwsze przykazania mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób ludzie, nasze polskie społeczeństwo, przeżywają swoje życie. Mówimy przecież o pakiecie ratunkowym. Te przykazania, to prawo, chcemy na nie spojrzeć jako na ten pakiet, który mógłby pomóc, na receptę. Tylko ja zakładam, że prawie każdy, jeśli nie wszyscy z nas, byli kiedyś u lekarza. I gdy lekarz wypisuje receptę, to zazwyczaj jest tak, że wypisuje tę receptę takim pismem, że tego się nie da po prostu odszyfrować. Ilekroć dostałem receptę u lekarza, nie miałem pojęcia, co na niej jest napisane i zakładam, że wiele osób tutaj na tym miejscu też doświadczyło tego. I mam wrażenie, że osoby, które pracują w aptece, mają często ciężkie zadanie do wykonania. Muszą odszyfrować pismo, które nawet nie jest pismem starożytnym, jest pismem, które ktoś tam, jakiś lekarz jest twórcą. Pismo, do którego nie ma wzoru. I te osoby pracujące w aptece, one zawsze sobie z tym jakoś radzą. Więc choć jest recepta, dla mnie jest ona nieczytelna, ale są osoby, które potrafią ją odczytać, potrafią znaleźć w niej to prawdziwe znaczenie. Więc chciałbym, byśmy dzisiaj spróbowali popatrzeć na receptę. Na receptę, która nie zawsze jest zrozumiała, która czasem jest zapisana jakimś pismem klinowym, hieroglificznym, którego nikt nie rozumie, a może jednak uda nam się dzisiaj zobaczyć tę receptę z takiej perspektywy, która pozwoli nam ją przeczytać i może nawet zrozumieć. Jak też zostało wspomniane na początku, jesteśmy w przeddzień wielkiej rocznicy, stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. I ciekawym jest, że biorąc pod uwagę początek naszego programu, początek naszych wykładów,
jest to niezwykle związane z samym prawem Bożym. Dlatego, że gdy popatrzymy na Polskę, na nasz kraj, oczywiście wiele krajów w historii odzyskiwało niepodległość i to kilkukrotnie, ale gdy popatrzymy również na historię starożytną, to jest takie państwo, Izrael, który przeżywał w tym kontekście całkiem podobną historię do historii naszego kraju, odzyskując raz po raz swoją wolność, swoją niepodległość. I gdy sięgamy gdzieś tam daleko do XV wieku przed naszą erą, kiedy to Izrael znajdował się w niewoli egipskiej, kiedy to ludzie ci byli niewolnikami, kiedy mieli nad sobą panów, którzy decydowali o ich życiu, wtedy przyszedł do nich według sprawozdania biblijnego Bóg przez Mojżesza, aby wyprowadzić ich z tej niewoli. Jest to o tyle istotne, że ludzie ci przez działanie Boże, jak opisane jest to w Piśmie Świętym, oni uzyskali po raz pierwszy swoją wolność. Oni uzyskali swoją niepodległość. Ma to wielkie znaczenie, dlatego że niedługo po tym wydarzeniu Bóg zaprowadził cały ten lud nad górę Synaj i tam postanowił dać im prawo. To prawo było o tyle istotne, że miało gwarantować temu ludowi, że nigdy więcej nie utracą swojej niepodległości. Nie wiem, czy zdają sobie Państwo z tego sprawę, ale w Biblii zawarte są obietnice, które gwarantowały, że Izrael, jeżeli będzie zachowywał Boże prawo, nie dość, że będzie ludem szczęśliwym i to niezwykle szczęśliwym, gdybyśmy przeanalizowali te obietnice, byłoby nam może nawet trudno uwierzyć, że to było w ogóle możliwe, ale drugim z tych elementów było to, że zachowywanie tego prawa gwarantowało, że oni nigdy więcej nie będą niczyimi niewolnikami, że na zawsze będą wolni, że nigdy nie utracą swojej niepodległości. I przykazania, które zawarte są w Piśmie Świętym, zaczynają się takim, myślę, że dość znanym wstępem, dlatego że powiedziane jest tutaj tak. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł, jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I dalej wymienia wszystkie 10 przykazań. Więc sam Bóg robi wstęp do przykazań i mówi, ja jestem tym, który przywrócił Ci wolność. Ja jestem tym, który dał Ci niepodległość i dlatego zachowuj moje prawa, abyś mógł być człowiekiem szczęśliwym. I zastanawiając się nad tym, próbujemy zrobić pewną analizę. Skoro my jesteśmy ludźmi, którzy żyją w XXI wieku, w państwie polskim, jest to zupełnie inna okoliczność, zupełnie inny świat. Próbujemy się zastanowić, czy tak jak w Starym Testamencie, tak i w dzisiejszym świecie zachowywanie tego prawa mogłoby mieć tak dalekosiężne skutki. Czy rzeczywiście moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, że zachowywanie Bożego prawa może skutkować nawet tym, że jakieś państwo nigdy miałoby nie utracić swojej autonomii? No, są to wnioski daleko idące, czy za bardzo? No, jest to ciekawe. Gdybyśmy mieli na sali osobę, która jest osobą niewierzącą, mogłaby powiedzieć tak. Patrzenie w przeszłość, na starożytny Izrael i uważanie, że zachowywanie prawa Bożego gwarantowałoby im nieutracanie swojej autonomii, jest głupie. Dlatego, że przecież Izrael czy inne narody, które kiedykolwiek traciły swoją niezależność, traciły ją zazwyczaj ze względu na czynniki zewnętrzne. Nawet jeżeli było to powiązane z jakimiś osłabieniami wewnętrznymi, to jednak głównym czynnikiem było działanie choćby narodów ościennych, które postanowiły podbić dany kraj. Nie ma w tym nic, czego byśmy nie wiedzieli. Więc ta osoba, która patrzyłaby z perspektywy takiej czysto logicznej, mogłaby stwierdzić, że prawo Boże nie miałoby kompletnie nic do tego, jeżeli sytuacja utraty niepodległości wiązała się z działalnością innych narodów, narodów ościennych. Ale drodzy Państwo, jakkolwiek byśmy do tego nie podeszli, musimy być świadomi jednej rzeczy, że w perspektywie niereligijnej, nie teologicznej, ale w perspektywie historycznej, ilekroć Izrael tracił swoją autonomię, tracił ją tylko i wyłącznie wtedy, kiedy był niewierny przykazaniom. I odwrotnie, zawsze wtedy, kiedy był wierny swojemu Bogu, tym przykazaniom, wszystko w narodzie działo się tak, jak dziać się powinno. Są fakty historyczne, którym nie da się zaprzeczyć, więc teraz pytanie, jak możemy je przełożyć na nasz świat i na nasze życie. Gdybyśmy popatrzyli ogólnie
na wszystkich 10 przykazań, na Boże prawo, to moglibyśmy dokonać różnych podziałów. Ja dzisiaj roboczo dokonam podziału na 3 grupy. Tego podziału nie spotkamy nigdzie, ja go nigdzie nie widziałem. Na potrzeby naszego dzisiejszego rozważania ten podział zaistnieje. Pierwsza grupa, będą to 3 pierwsze przykazania, do których dzisiaj głównie będziemy się odnosić, w zasadzie już zaczynamy się odnosić. Te przykazania dotyczą tego, w jaki sposób Bóg chce, aby człowiek do niego się odnosił. I są to przykazania, których ogólnie świat raczej albo nie zna, albo nie akceptuje, nie toleruje, jakkolwiek powiemy. Mamy przykazania, 6 ostatnich przykazań. To są przykazania, które przez świat są raczej akceptowane. Nawet jeżeli nie są uważane jako Boże przykazania, jako Boże zalecenia, to niemalże każde społeczeństwo, podchodząc do tych zasad, uważa, że są one wiążące i że każdy człowiek powinien według nich żyć. Jest jeszcze przykazanie 4. Jest to przykazanie, co do którego ludzie zgadzają się, jeśli chodzi o jego sens, że potrzebny jest człowiekowi odpoczynek, ale wielokrotnie nie zgadzają się z teologicznymi założeniami, które związane są właśnie z tym przykazaniem. I to jest niezwykłe, że patrząc na jakikolwiek kraj, no ale my żyjemy w Polsce, sięgając do tych ostatnich 6 przykazań, musielibyśmy zauważyć, że rzeczywiście świat je akceptuje. No bo przecież przykazanie mówi nie zabijaj. I niemalże każde państwo, a każde, które znam, w swoim prawie ma element, który zabrania zabijania. Jeżeli mówimy o choćby cudzołóstwie, nawet jeżeli zdrady są coraz częstsze, to są państwo świadomi, że jeżeli dowiadujemy się, że gdzieś u sąsiadów w naszej rodzinie następuje zdrada, to jednak ludzie wyrażają dezaprobatę względem takiej postawy. Jeżeli ktoś krzywdzi, dziecko jakieś krzywdzi swoich rodziców, bije swoją matkę, bije swojego ojca, to społeczeństwo bardzo sprzeciwia się takim działaniom, jeśli o tym wie, jeśli ma odwagę oczywiście wykonywać jakieś działania w tym kierunku. Więc te przykazania, ta druga część tych przykazań, one ogólnie przez świat są akceptowane, a jednak, no właśnie, są akceptowane niekoniecznie dlatego, że tak powiedział Bóg, ale dlatego, że one są gdzieś tam wpisane w taki, nie wiem, czy mógłbym powiedzieć w sumienie? Myślę, że tak, w sumienie człowieka. Gdzieś tam podświadomie każdy człowiek ma taką gdzieś zapisaną informację, że jednak zabijanie to nie jest dobre, że jednak krzywdzenie innych, jednak kradzież, kłamstwo, to nie są rzeczy, które są właściwe, że należy ich unikać. I nawet wtedy, kiedy wydaje się ludziom, że opłaca się to czynić, to jednak, no jednak wiadomo, że coś w tym jest nie tak. Ale 3 pierwsze przykazania to są przykazania, które dla ludzi są troszkę bardziej obce. Chciałbym je teraz przeczytać. Pierwsze z nich mówi tak. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Drugie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do 3. i 4. pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. I przykazanie 3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, kto nadużywa imienia Jego. Zauważmy. Tak jak społeczeństwo potępi kogoś, kto znęca się nad rodzicami, tak jak społeczeństwo gdzieś tam potępi zdradę, jak społeczeństwo potępi morderstwo, tak czy społeczeństwo będzie potępiać to, że ktoś nadużywa imienia Bożego? Jest to raczej wątpliwe. Czy społeczeństwo potępi kogoś, kto czyni sobie obrazy, oddaje im cześć i się im kłania? Jest to raczej też wątpliwe, dlatego że podciągniemy to pod jakąś wolność religijną, każdy niech czyni co chce. Tak raczej będzie bardzo ciężko znaleźć jakieś społeczne napiętnowanie takiego zachowania. No a pierwsze przykazanie, aby człowiek nie miał innych bogów poza tym jedynym prawdziwym Bogiem, no to już w ogóle jest przykazanie, co do którego nikt nie spotka się z jakimś napomnieniem czy też napiętnowaniem, bo przecież żyjemy w świecie coraz bardziej ateistycznym i nawet niewiara staje się coraz modniejsza niż ufność do Słowa Bożego. Więc to samo prawo, które zostało dane gdzieś tam, na górze Synaj, z jednej strony przez społeczeństwo jest przyjmowane w taki pozytywny sposób, jego zasady,
a z drugiej strony jednak z dystansem, bo są takie elementy tego prawa, które nie za bardzo odpowiadają ludziom. I jak odnosząc się do tych już wielokrotnie wspomnianych w drugiej części prawa Bożego, z łatwością możemy powiedzieć, że ich zachowanie gwarantuje ludziom jakieś tam szczęście w jakimś stopniu. Ale czy pierwsze trzy przykazania, które znajdujemy w Biblii, wpływają na szczęście człowieka? Czy mogą dać mu coś, czego nie ma bez ich zachowywania? Bo przecież ktoś, kto zachowuje pozostałe, będzie człowiekiem dobrym, tak? Będzie człowiekiem, który żyje poprawnie, który zachowuje się tak, jak należy, który może nawet jest przykładem i niezależnie od tego, jak odnosi się do pierwszych trzech, będzie traktowany z szacunkiem przez resztę ludzi. Więc czy te trzy mogą coś człowiekowi dać? Czy mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć na jego życie tak, żeby ono było lepsze? Bo tego przecież szukamy w tym całym programie. Chciałbym wrócić do niepodległości, zrobić taką krótką dygresję i dojść do momentu, w którym właśnie jesteśmy. Poza tym, że gdy Izrael ową niepodległość uzyskał i Bóg nadał prawo, powiedziałby pamiętać o tym prawie i zachowywać je, dlatego że On jest Bogiem, który wyprowadził Izraela z owej niewoli, On postanowił dać im jeszcze coś. Postanowił dać im pewne święto. Święto to nazwał Paschą. Jeżeli ktoś z Państwa interesował się kiedyś kulturą żydowską, to jest zapoznane z tym, jak święto Paschy wyglądało. Chciałbym zwrócić uwagę tylko na to, że w święcie Paschy jednym z takich kulminacyjnych elementów było ofiarowanie baranka. W Starym Testamencie Izrael w służbie tej swojej świątynnej, religijnej składał różne ofiary. Jedną z tych ofiar był baranek paschalny, był składany, miał być z założenia według Słowa Bożego składany rok w rok, w rocznicę uzyskania tej niepodległości. I ten baranek z naszego chrześcijańskiego punktu widzenia i z tego, jak Nowy Testament do tego podchodzi, uczyć miał ludzi, że gdzieś tam w przyszłości przyjdzie Mesjasz, który uratuje ich już nie tylko z perspektywy niewoli jakiejś ziemskiej, ale uratuje ich z pewnego brzemienia, które trudno jest tak namacalnie określić. Ono jest w Biblii nazwane brzemieniem grzechu. I to jest ciekawe. Jest to naprawdę ciekawe, dlatego że ludzie ci, z jednej strony Izraelici, patrząc na swoje, na to wydarzenie w historii, tak, patrzyli w przeszłość, analizowali to, co zostało dla nich dokonane przez Boga, mieli to wspominać, mieli z tego wyciągać wnioski, lekcje, ufać Panu Bogu, zachowywać Jego słowo, dlatego że On to dla nich zrobił. Ale z drugiej strony mieli patrzeć w przyszłość i w kontekście i tej wolności, i przykazań Bożych widzieć Mesjasza, który miałby dla nich coś zrobić. Miałby dla nich coś zrobić. Miałby przynieść im błogosławieństwo, którego nie mają. Ze względu na to, czym się zajmuję, spotykam się z wieloma osobami, bardzo różnymi. Te różnice są i w wieku, i w pochodzeniu, i w sposobie myślenia. I zdarza mi się spotykać ludzi, którzy, och, no właśnie, zdarza mi się spotykać dziwnych ludzi. Chociaż z drugiej strony ostatnio mój znajomy powiedział mi, że każdy z nas jest dziwny, tylko każdy w jakimś tam swoim specyficznym elemencie, ale zdarza mi się spotykać ludzi, którzy zastanawiają się nad sensem swojego życia, którzy są ludźmi ogólnie dobrymi, którzy żyją poprawnie, którzy wykonują swoje zadania, swoje obowiązki, którzy chodzą do pracy, utrzymują swoje rodziny, którzy realizują te podstawowe zasady funkcjonowania każdego obywatela danego społeczeństwa, a jednak gdzieś tam wewnętrznie szukają czegoś, co starają się jakoś nazwać, a często nie wiedzą jak. Próbują użyć słowa pokój, słowa jakieś głębsze szczęście, głębsza radość, szukają czegoś, co jest trudne do zdefiniowania. Nie wiedzą, co to jest, nie wiedzą, jak to nawet ugryźć, ale wielokrotnie tego szukają. I teraz raczej nie dotyczy to młodych ludzi. Dlatego, że z mojego doświadczenia, ludzie młodzi, których spotykam, oni niczego nie szukają, oni wszystko mają. Zazwyczaj. Oni się dobrze bawią, lubią się dobrze bawić, oni mają wszystko, czego potrzebują, bo rodzice ich jeszcze utrzymują, nie wiedzą do końca, co to jest praca, obowiązki, zazwyczaj
pozwalam sobie na to uogólnienie, ale ludzie, którzy już trochę w tym życiu przeżyli, zaczynają myśleć nad tym swoim życiem, nad jego sensem, nad jego celem, nad tym, o co w tym wszystkim chodzi. Jaka jest idea tego funkcjonowania tutaj? I drodzy Państwo, żadne z tych ostatnich przykazań dekalogu nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Żadne z nich. Fakt, że ludzie często nie potrafią znaleźć odpowiedzi na to pytanie, prowadzi ich właśnie do wspomnianej na wstępie depresji, do jakichś stanów, z którymi nie potrafią sobie również poradzić. Dlatego, że nie znają odpowiedzi na pytanie, którego nie umieją zadać. A może jednak w coraz bardziej ateistycznym społeczeństwie, może jednak odpowiedzią na pytanie, którego nie umiemy tak często zadać, jest właśnie Bóg? Może odpowiedzią na pytanie, które jest tak nienamacalne, jest to, co On dokonał dla nas jako baranek, który gdzieś tam dla upamiętnienia uzyskania niepodległości przez Izraela miał być wspominany rokrocznie? Może właśnie dla nas odpowiedzią na to pytanie jest coś głębszego niż to, co może zagwarantować nam ten świat w takiej formie, w jakiej funkcjonuje. Pomimo, że jest tu wiele wspaniałych rzeczy, on nie może sięgnąć dużo głębiej. Zastanawiam się, jak to jest, że ludzie, którzy deklarują się jako osoby niewierzące, również szukają często czegoś głębiej. Udają się do jakichś metod pozyskiwania energii, jakkolwiek by się do tego odnieść. Nawet do religii wschodu, by poznać zasady, na jakich funkcjonują tamte ugrupowania. Szukają jakichś bodźców, czegoś więcej niż to, co daje im zwykłe życie. Bo być może warto byłoby rozważyć, czy człowiek, jeżeli Biblia ma rację, a ja jestem przekonany, że tak jest, został stworzony przez Boga, to w tym jego sercu jest jakieś miejsce. Takie szczególne miejsce, które zaspokoić może tylko On. Zdaję sobie sprawę z tego, że na wszystkich pozostałych spotkaniach będziemy dotykać problemów typowo społecznych, wykluczenia seniorów, kwestii rodzinnych, rzeczy niezwykle ważnych, rzeczy, o których należy rozmawiać. Ale gdy sięgamy do samego początku dekalogu, mamy do rozważenia zagadnienie zgoła inne. Zagadnienie, które dotyka i musi dotknąć wiary. Nawet jeśli, jak słusznie zostało mi też zaznaczone przed wykładem, nawet jeśli pierwsze przykazanie możemy odnieść do priorytetów w życiu. Nawet jeśli drugie przykazanie będziemy mogli odnieść do tego, w jaki sposób człowiek odnosi się do innych tworów, które zabierają nam czas, zabierają nam nasze siły. Nawet jeśli trzecie z przykazań moglibyśmy odnieść do tego, w jaki sposób człowiek z szacunkiem lub brakiem szacunku podchodzi nie tylko do Boga, ale i do innych osób, to jednak, omawiając te przykazania, nie jesteśmy w stanie pozostać tylko na tej sferze samego dotykania problemów społecznych w takiej formie, jak je rozumiemy zazwyczaj. Te przykazania wprost mówią i apelują do każdego człowieka, aby on uwierzył. Aby on uwierzył. Sam sobie stawiam to pytanie. Czy nie wystarczy tych kilka przykazań, które wszyscy akceptują? Czy nie wystarczy być człowiekiem, który jest dobry? Nie wystarczy być człowiekiem, który jest poprawny, nawet wzorem? Czy to nie wystarczy? Ale gdybyśmy chcieli wiernie podejść do przykazań i później do tego, czego uczy Jezus w Nowym Testamencie, to zachowywanie tych przykazań ostatnich wystarczy właśnie do tego, by być dobrym człowiekiem, ale wcale nie musi gwarantować szczęścia. Wcale nie musi gwarantować tego, czego szuka człowiek, tej głębszej wartości, bo one apelują i wołają i krzyczą niemalże do każdego człowieka, aby on uwierzył. Mam nadzieję, że gdy będziemy analizować te problemy współczesności w perspektywie innych przykazań, jednak gdzieś tam w naszej głowie będzie perspektywa wstępu tych trzech pierwszych poleceń,
pierwszych przykazań, pierwszych nauk, które Bóg dał swojemu ludowi, że gdzieś tam ciągle będzie taki dzwonek w naszej głowie, że nie chodzi tylko o kwestię poprawnego życia, że nie chodzi tylko o kwestię tego, jak ja odniosę się do mojej rodziny czy do moich nieznajomych osób dla mnie, że nie chodzi tylko o to, w jaki sposób będę żył, jeśli chodzi o to, o ten namacalny świat. Myślę, że to jest dobry zwrot, ale że chodzi tutaj o coś więcej, chodzi o to, w jaki sposób ja odniosę się do Boga. No cóż, i tutaj zawsze pozostaje to miejsce. Miejsce, w którym człowiek sam, w swoim doświadczeniu, w swoim rozsądku, w swojej logice, w swojej perspektywie, będzie musiał to rozważyć i pomyśleć, czy to jest droga i czy to jest wizja, którą chciałbym iść, czy to jest życie, które chciałbym prowadzić, czy być może w tym społeczeństwie, w którym żyjemy, przecież w społeczeństwie ludzi wierzących, czy może zwrócenie uwagi i właściwe położenie akcentu na te pierwsze również przykazania byłoby dla naszego społeczeństwa dobre. Oczywiście jesteśmy ludźmi, którzy cieszą się i popierają rozdział religii od państwa, ale może tam, gdzie dzisiaj nawołuje się do niezabijania, może warto byłoby również nawoływać do czegoś, co związane jest z wiarą w Boga? Bo jeśli nawet jest to od siebie oddzielone w jakichś sferach, a jest na pewno, no to ma przecież tę wspólną płaszczyznę prawa Bożego. Ostatnim tematem, elementem, który chciałbym poruszyć, jest to, że te trzy pierwsze przykazania są o tyle też warte poruszenia, ponieważ świat, w którym żyjemy, nawet świat religijny, świat ludzi wierzących, wielokrotnie ich nie zna. To nie jest zawsze tak, że ludzie nie zachowują owego prawa czy jakichś tam konkretnych przykazań, dlatego że nie chcą. Czasem nawet nie wiedzą, że takie prawo funkcjonuje, że takie prawo istnieje, przynajmniej w takim wydaniu. Albo czasem to, w jaki sposób zostaliśmy wychowani, do czego zostaliśmy przyzwyczajeni, to sprawia, że patrzymy na jakieś zagadnienia w taki, a nie inny sposób. Jeżeli przykazanie mówi o tym, żeby nie nadużywać imienia Bożego, wszyscy jesteśmy świadomi tego, że żyjemy w społeczeństwie, które nie traktuje tego poważnie. Jeśli mówimy o przykazaniu drugim w takiej formie, w jakiej przeczytałem to przykazanie, to jesteśmy raczej tego świadomi, że jest to forma, która ludziom jest wielokrotnie nieznana. Sprawozdanie z Pisma Świętego jest sprawozdaniem, którego ludzie wielokrotnie nie znają. A jak nie znają, jak mieliby go zachowywać? I pierwsze przykazanie, przykazanie, które mówi o tym, że nie będziesz miał innych bogów obok mnie, jest przykazaniem, które w zasadzie już na wstępie podsumowuje wszystko i pokazuje, że jeżeli mamy być ludźmi, którzy chcą zwrócić uwagę na ten pakiet ratunkowy, jeżeli prawo może być jakimś pakietem ratunkowym, jeżeli może pomóc, jeżeli może być jakąś receptą, to jeżeli mamy umieć tę receptę rozczytać, jeżeli mamy być jak te osoby, które pracują w aptece i umieją odszyfrować każde pismo, to musielibyśmy odszyfrowywać je przez pryzmat pierwszego i w zasadzie tych pierwszych trzech przykazań. Bez tego szyfru mamy do czynienia z czymś innym, ale nie z przykazaniami, z jakimiś zaleceniami, z jakimiś wskazówkami, ale nie z Bożym lekarstwem, które mogłoby gwarantować naszemu społeczeństwu coś, czego to społeczeństwo szuka. Więc to jest to, nad czym chciałem, żebyśmy się zastanowili w tej formie wstępu do pozostałych wykładów. To jest to, co chciałbym, abyśmy rozważyli. Czy przypadkiem, patrząc na wszystkie problemy społeczne, dla których tym pakietem ratunkowym jest prawo Boże, czy nie powinniśmy mieć w głowie tej właśnie perspektywy, że jeśli tak jest, to musimy na nie popatrzeć w całości. Jeśli istnieje Boże prawo, a istnieje, i jeśli ono ma być lekarstwem na problemy społeczne, a ma nim być, no to musi nim być w całości. Niech Państwo to rozważą i wyciągną z tego też odpowiednie według siebie wnioski. Dziękuję. Dziękuję. Teraz czas, ażebyśmy rzeczywiście sformułowali nasze pytania w formie pisemnej na kartkach. Za moment one będą zebrane, odczytamy je i
wspólnie z pastorem postaramy się na nie odpowiedzieć. A zatem czekamy. Nadchodzi już pierwszy koszyczek i drugi. Oj, rzeczywiście, pytań jest sporo. Pytań jest sporo. Czuję się jak w szkole, kiedy były jakieś takie fajne losowania i można było coś tam wygrać pod warunkiem, że się odpowiednią karteczkę wyciągnęło. Darku, ciągniesz pierwszy ty czy ja? Dobra, ja ciągnę. Ciągnij. Och, jeszcze jedno, proszę. Dobrze. Ja nie pracuję w aptece, także... Ja również nie, ale bardzo żałuję. Czy hasło Bóg, honor, ojczyzna, tak bardzo popularne w ostatnim czasie, nie stoi w opozycji do przykazania nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego? Jak obszernie mam odpowiadać na pytania? Zaraz policzę. Dosyć obszernie, ale nie za obszernie. Bardzo precyzyjna odpowiedź, dziękuję. Tak, więc Bóg, honor, ojczyzna. No, należałoby zdefiniować prawdopodobnie to, co rozumiemy przez słowo honor i to, co rozumiemy przez słowo ojczyzna, dlatego że nie wydaje się, aby te słowa były w Piśmie Świętym jakimiś, by one reprezentowały jakąś wyjątkową, nadrzędną wartość w Piśmie Świętym. Jeżeli popatrzymy choćby na doświadczenie Abrama, który przez Boga został powołany, żeby opuścić swoją ojczyznę i pójść gdzie indziej, zastanawiam się nad tym, czy on przypadkiem nie sprzeciwiłby się takiemu zwrotowi, tak, takiemu hasłu Bóg, honor, ojczyzna. Czym też jest honor? Jak my rozumiemy honor? No, to właśnie zależy od tego, jak to zdefiniujemy, bo z jednej strony, jeżeli honor byłby przez nas definiowany jako taka cecha, w której nie pozwolimy sobie pluć w twarz, tak? W której stawiamy opór zawsze wszelkiej przemocy, zawsze potrafimy się obronić, jesteśmy nawet do tego jeszcze wystarczająco uzdolnieni, to taki honor raczej też nie jest tym, co w Piśmie Świętym byłoby przedstawione jako wyjątkowa wartość, dlatego że widząc Jezusa, który umierał na krzyżu za człowieka i całe jego cierpienie, wydaje mi się, że moglibyśmy raczej zobaczyć tam inny rodzaj honoru. Nie chcę powiedzieć, że Jezus nie był honorowy, on był bardzo honorowy, tylko ten honor jakby ulegałby innej definicji. Więc jeżeli w taki sposób podchodzimy do owego zwrotu, to wydaje mi się, że tak, że jest to nadużywanie słowa imienia Bóg, imienia Bożego. Dziękuję bardzo. No to teraz ja wylosuję. Chcesz przeczytać? Nie, ale jeżeli się ze mną nie zgadzasz, możesz zawsze powiedzieć. Muzułmanie karają śmiercią bluźnierstwo, a chrześcijanie tak kiedyś robili? Czy chrześcijanie również tak kiedyś robili, że bluźnierstwo było karane śmiercią? W okresie chrześcijaństwa były takie czasy, których ogólnie nie chce się wspominać. Chrześcijaństwo karało śmiercią za różne rzeczy. No nie wiem, jakiś taki znany przykład to jest choćby to, w jaki sposób traktowano czarownicę. Tak? Jest to coś, co raczej znamy, palenie na stosach i tak dalej. No i to, te czyny miały miejsce z rąk chrześcijan. Ale nie tylko to. Przecież zabijani byli za swoją wiarę ludzie również, których można byłoby nazwać wierzącymi, pomimo że wierzyli po prostu trochę inaczej. Więc jakiś człowiek, który był wierzący, uznał, że to, co głoszą inni wierzący, jest bluźnierstwem i dlatego ponosili śmierć, byli zabijani. Więc tak, niestety, ale tak. Oczywiście nie jest to godne pochwały, co jest dla nas jasne, ale niestety takie okresy w historii chrześcijaństwa były. Dobrze, czas na kolejne pytanie. Dobrze, cieszę się, że to była dobra odpowiedź. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To znaczy, ja tylko mam jakąś taką nadzieję, że jednak te czasy i te okresy no nie wrócą, bo po prostu mamy teraz tę możliwość rzeczywiście rozważać, czytać, myśleć, rozumieć inaczej i jakoś w ramach tych różnic jednak polemizować i... Jest to ciekawe, co mówisz. Natomiast
spotkałem się z taką opinią, która mówiła, że ludzie się nie zmieniają. Zmieniają się okoliczności, zmieniają się sytuacje, ale ludzie w takim szerszym kontekście nie ulegają przemianom. To znaczy, że każdy wiek miał takich samych ludzi, nawet jeżeli wiedzą coś więcej, zachowują się inaczej. I jeżeli jest to poprawne, to znaczyłoby, że jeżeli zmienią się okoliczności, ludzie bardzo łatwo powrócą do zachowań takich, jak były wcześniej. Więc ja też mam nadzieję, że tak się nie stanie, ale gdyby tak się stało, nie byłbym jakoś bardzo zdziwiony. I kolejne pytanie. Pierwsze przykazanie, w cudzysłowie inni bogowie, czyli co i jak ich nie mieć? Gdybyśmy byli w warunkach Izraela, który otrzymał to prawo, musielibyśmy uznać, że inny Bóg to był Bóg innego narodu. Tam każdy naród miał swoich bogów czy Boga, a Izrael miał jedynego prawdziwego, żywego Boga, Jahwe. Więc Bóg powiedział, nie będziesz miał innych bogów w kontekście tego, aby Izrael nie przyjmował wiary innych narodów. To jest najprostsze zrozumienie tego tekstu i najpewniejsze. Natomiast wydaje się, że moglibyśmy też spróbować to przykazanie na naszym gruncie przedstawić w troszkę inny sposób, dlatego że inny Bóg oznaczał, że człowiek akceptował inną wiarę i inny system, inne wartości, inne zachowanie, stawiał to nad tym, czego uczył Bóg Jahwe. Więc jeżeli my na przykład w naszym życiu mamy do czynienia z czymś, co w naszej hierarchii priorytetów stoi na pierwszym miejscu przed Bogiem, mamy na myśli tutaj ludzi wierzących, tak? Chociaż nie tylko. To wtedy, w tym przypadku, moglibyśmy mówić o łamaniu tego przykazania. Ja nie wiem, czy ja dobrze odpowiedziałem na to pytanie, czy zrozumiałem je? Powtarzam zatem. Pierwsze przykazanie, inni bogowie, czyli to jest fragment pierwszego przykazania, czyli co, czyli kto, myślę, że... I tam jeszcze była jakaś druga część, ale... I jak ich nie mieć? Jak ich nie mieć? Przepraszam, ale na to pytanie chyba nie mam jak odpowiedzieć, dlatego że... Zawsze się może zdarzyć, że ich po prostu... Jak ich nie mieć? Może ja bym spróbował tak powiedzieć, że najlepszą chyba formą nieposiadania innych bogów, czy też by nic nie przewyższało wartością Boga w dzisiejszym świecie, byłoby skupienie się na Bogu. Tylko taka odpowiedź wydaje mi się, że jest mało taka konkretna, więc nie wiem, czy jest w tym kontekście satysfakcjonującą. Zapytamy może autora pytania, czy wystarczająco jasno pastor Dariusz udzielił odpowiedzi. Ktoś odpowiedział wystarczająco, nie wiemy, czy to autor, ale... Nikt cię nie zgłasza, ale nie ma też protestów, Darku, więc uznajmy, że tak jest. Pusta kartka i mamy następne pytanie. Na czym polega nadużywanie tych trzech przykazań lub nieprzestrzeganie ich? Nadużywanie. Jak można nadużywać przykazania? Myślę, że chyba jedyny sposób, w jaki mógłbym zrozumieć to pytanie i na nie odpowiedzieć w kontekście nadużywania przykazania, to byłoby stosowanie przykazania do zabraniania ludziom czynienia czegoś, czego dane przykazanie nie zabrania. Czy to było zrozumiałe, co powiedziałem? No, tak przypuszczałem. Bo rozumiem, że nadużyć przykazania można tylko wtedy, kiedy ja stosuję treści przykazania do powiedzenia drugiej osobie, czego ma nie czynić, w przypadku, w którym to przykazanie tego nie dotyczy. Jeszcze gorzej, prawda? Darku, ja myślę, że drugi człon tego pytania tak, może być bardziej czytelny dla odpowiedzi lub nieprzestrzegania ich. Na czym polega nadużywanie trzech przykazań pierwszych lub ich nieprzestrzegania? Tutaj jest... Dobrze, to jest dużo bardziej czytelna część. Zacznijmy może od ostatniego z tych trzech przykazań, przykazania o nienadużywaniu imienia Bożego. Ja rozumiem, że Bóg chciałby, aby ludzie podchodzili do Niego z szacunkiem. Dlatego w jednym z przykazań powiedział, abyśmy nie traktowali Jego imienia w sposób właśnie bez szacunku.
On powiedział, abyśmy nie nadużywali tego imienia i łamanie tego przykazania polega po prostu na tym, że używamy tego imienia w wszystkich, może nie wszystkich, ale w okolicznościach, które kompletnie nie są związane z Bogiem, Jego działalnością. No to jest coś, co widzimy i słyszymy w zasadzie nieustannie, kiedy ludzie mówią o Boże, o Jezu, o Chryste Panie, o rany boskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że w najprostszym sensie do tego można byłoby odnieść przykazanie trzecie. Przykazanie drugie mówi o tym, żeby nie czynić sobie żadnych obrazów ani podobizn niczego, co jest na niebie, na ziemi, pod ziemią, nie kłaniać się im i nie oddawać im czci. Więc rozumiem, że to jest przykazanie bardzo czytelne. Jeżeli ktoś czyni sobie owego rodzaju obrazy, figury, oddaje im cześć taką, jaka należy się tylko Bogu, no to to jest łamanie tego przykazania, co wydaje się być czytelne. No a przykazanie pierwsze, myślę, że w poprzedniej odpowiedzi do tego się odnieśliśmy, czyli posiadanie jakichś priorytetów, wartości, które przewyższają Boga w życiu. Teraz dosyć trudne, teologiczne pytanie bardzo. Wszystkie są teologiczne, ale to już takie na wskroś. Pierwsze przykazanie odnosi się do Ojca czy do Trójcy? Ojciec, Jezus, Duch Święty. Myślę, że najprościej mi będzie odpowiedzieć w takich warunkach, w jakich to przykazanie zostało dane. Przykazanie to zostało dane w czasie, w którym Izrael nie patrzył na Boga jako na Trójcę. On nie widział tam niczego więcej jak jedynego Boga, który ich prowadzi. Więc gdy zostało dane im przykazanie, to było przykazanie, które dotyczyło tego Boga, który ich prowadził. Gdybym jednak mógł pozwolić sobie na jakieś takie dalsze myślenie, to zacząłbym się zastanawiać, kto ich prowadził. Dlatego, że apostoł Paweł będzie mówił, że to nie tylko Ojciec ich prowadził, ale nawet będzie podkreślał, że prowadził ich Mesjasz, Chrystus. Więc gdybyśmy chcieli iść dalej, to może moglibyśmy powiedzieć, że ono dotyczy tak samo choćby Jezusa. Ja w odpowiedzi poprzedniej powiedziałem, że nadużywaniem imienia Bożego jest również imię Jezus, stąd to wynika. Ale w tym pierwszym kontekście historycznym dotyczyło to Boga, który ich prowadził. Ja bym nawet nie próbował powiedzieć Ojca, czy Syna, czy Ducha. Boga tego, którego znali jako tego, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej. Mamy tutaj przykazanie nieco późniejsze, już nie te pierwsze trzy. I cytuję pytanie. Przykazanie nie zabijaj. To zabić życie, czy zabić miłość, radość, nadzieję, wiarę, życie, powtarza się. Zabić stworzenie Ojca z niebios, ludzi, zwierzęta, ziemię. Tamto poprzednie miało być trudne. To może po kolei. Nie, dobrze, przepraszam, tak. Jakbyśmy je rozdzielili na człony, to może jakoś... Spróbujmy. Przykazanie nie zabijaj w takiej perspektywie najprostszego czytania, to jest nie zabijaj w kontekście człowieka. Ale gdybyśmy spróbowali na to spojrzeć w perspektywie Nowego Testamentu, nauki Jezusa i w ogóle idei całej Biblii, że wypełnieniem zakonu jest miłość, to musielibyśmy stwierdzić, że prawo Boże to nie jest tylko 10 przykazań, to jest jakby również ta miłość, która je wypełnia. Także gdzieś w tych przykazaniach, ja nie wiem, czy na pewno w tym nie zabijaj, ale gdzieś w nich mieści się niekrzywdzenie zwierząt, mieści się, tam były jakieś inne elementy, tak jeszcze? Tak, oczywiście. Zabijać miłość, radość, nadzieję, wiarę, życia, tak. I zabić stworzenie Ojca z niebios, czyli Boże stworzenia, ludzi, zwierzęta, no tak, więc jeśli chodzi... niszczenie ziemi, tutaj jako ostatni rozumiem. Tak, więc jeśli chodzi o ten pierwszy człon, zabijanie miłości, zabijanie ludzi w tym sensie takim może bardziej troszkę duchowym, to mieści się na pewno w prawie, chociaż ja nie staram się tego umieścić dokładnie w konkretnym przykazaniu. Jeżeli rozumiemy prawo jako to, które jest prawem miłości, to wszystko tam się znajduje. Co z kolei nie prowadzi nas... nie powinno nas prowadzić do skrajnych sytuacji, w której powiemy, że na przykład zabicie komara, który nas ugryzł, jest grzechem i złamaniem 10 przykazań, ale to jest moja opinia. Rozumiem, że ktoś się może z tym nie zgadzać. Dobrze, a zatem kolejne.
skąd w naszym sercu bierze się pragnienie miłowania drugiego człowieka? Skąd bierze się w naszym sercu nienawiść? Czy pragnienia te biorą się z tego samego źródła? Dlaczego poddajemy się jednym i drugim, dobrym i złym? To co, ty usiądziesz, a ja kolejny wykład 30-minutowy teraz powiem na ten temat. A proszę bardzo. Jakie pytanie. Apostoł Paweł mówił, że wszystko, co w nas jest dobrego, pochodzi od Boga. No, tak powiedział. Więc jeśli jest w nas pragnienie miłości, czynienia dobra jakiekolwiek, to oznacza, to jest w ogóle niesamowite, bo to oznacza, że działa na nas Duch Święty. Nieważne, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, niewierzącymi, Bóg działa na wszystkich ludzi, więc jeśli w kimś jest takie czyste pragnienie czynienia dobra, to jest pragnienie, które pochodzi od Boga. Tam jest pytanie, czy nienawiść również pochodzi z tego samego źródła. Nie, dlatego że z kolei Jezus powiedział, że właśnie człowiek ze złego serca, swojego serca wydobywa wszystko to, co złe. Więc raczej powinniśmy powiedzieć, że te złe chęci, te złe pragnienia pochodzą z naszego wnętrza. I wiem, że to się sprzeciwia ogólnie przyjętym normom i perspektywie, którą się dzisiaj przedstawia, że to ludzie są dobrzy, tak, że człowiek no, jest istotą dobrą, ale w kontekście Pisma Świętego wynikiem grzechu jest to, że raczej to, co złe, pochodzi od nas i wielokrotnie musimy sprzeciwiać się naszej naturze, by wybierać to, co Bóg chciałby dla nas, do czego prowadzi nas Duch Boży. Mamy jeszcze dwa. Jeszcze była gdzieś taka maleńka karteczka, nie wiem, czy ona gdzieś została zagubiona, czy już przeczytana, ale zanim ją odnajdziemy. Czy zdaniem pastora w historii Polski były jakieś wewnętrzne powody religijne, powody czy prawdy, powody religijne, które doprowadziły do utraty niepodległości? Aha. Odniesienie do Izraela. Po pierwsze, nie jestem ekspertem historii Polski. Myślę, że w tym miejscu powinienem powiedzieć tak, że analiza sytuacji Izraela w Starym Testamencie, którą tak bardzo pobieżnie starałem się zrobić, ona prowadziła nas do konkretnych wniosków, to znaczy, że Izrael tracił niepodległość dlatego, że był niewierny prawu Bożemu. Tylko że sytuacja zmienia się w kontekście narodu polskiego o tyle, że obietnice, które są w Starym Testamencie, dane były narodowi izraelskiemu. Czy zatem my możemy tak bezpośrednio zrobić takie przełożenie, że tak jak było w przypadku Izraela, tak było w przypadku naszego kraju? Nie wiem. Natomiast myślę, że nasz kraj w kontekście prawa Bożego, a szczególnie trzech pierwszych przykazań, a może nawet w większej ich ilości, może nawet czterech albo dziesięciu, nie był, jeśli mogę tak powiedzieć, fair wobec Boga. I nie chcę przez to powiedzieć, że na pewno dlatego stało się to, co się stało, ale jest to coś, co możemy w historii zobaczyć, że Polska, chociaż jest narodem przecież chrześcijańskim i była nim jeszcze bardziej w poprzednich latach i nawet wiekach, to jednak te przykazania, które teraz omawiamy, nie zawsze były respektowane, a raczej nie były respektowane. Wiem, że dla niektórych z nas może to brzmieć dziwnie, ale to jest moja perspektywa. Więc jeszcze raz podsumowując, myślę, że można byłoby zobaczyć to, że lud polski, że Polacy nie zachowywali prawa, ale czy możemy zrobić prostą taką linię, że z tego wynikało to, że utraciliśmy raz za razem niepodległość? Nie jestem pewny. Przepraszam. Ostatnie pytanie, które też może być od razu punktem wyjścia dla naszych kolejnych spotkań. To jest taki jakby lekki zarzut, że za mało powiedziano o czwartym przykazaniu, ale do czwartego przykazania absolutnie jeszcze dzisiaj nie doszliśmy. I wreszcie mało też poświęciliśmy uwagi dziesiątemu przykazaniu, a konkretnie jego rozdzieleniu. Myślę, że kolejne nasze spotkania dadzą właśnie odpowiedź między innymi na to pytanie.
Czy mieliście kiedyś wrażenie, że doszliście do muru, do przysłowiowej ściany? A to znowu, że ze szczęścia patrząc na złote liście, idziecie pół metra nad ziemią albo w ogóle szczęśliwie lewitujecie, po to tylko, żeby za moment upaść bardzo boleśnie na chodnik? A może wreszcie odczuwacie tak głęboki ból wewnętrzny, że nie potraficie sobie z tym poradzić? Jeśli tak się dzieje, albo dotyka to kogoś z waszych bliskich, rodzinę, przyjaciół, proszę koniecznie bądźcie za tydzień tutaj o godzinie 17. Będziemy mieli gościa, który zajmuje się właśnie problemami naszej psychiki. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa już za tydzień o godzinie 17. A dzisiaj dziękuję pastorowi Dariuszowi Lazarowi. Dziękuję. Dziękuję za Waszą obecność. Życzę spokojnego powrotu do domu. Do zobaczenia za tydzień.